Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do drużyny kajakarzy z Radomia. I wszedł Pan do świątyni i kupców zobaczył, co badziewiem handlowali. Pieniądze wymieniali, a i ptaki srające gołębiami zwane na sprzedaż mieli, jak im nie uciekły. I może by nic się nie stało, ale jeden z gołębi, przelatując nad panem lotem koszącym, zapaskudził mu sandał podróżny. I może nadal by się nic nie stało, bo pan z pokorą pochylił się nad sandałem, aby połom odzienia ucznia swego nieczystość usunąć, lecz nie zauważył narożnika z stołu kupieckiego i boleśnie przyrżnął w nie czołem. I choć oblicze pańskie purpurowym z gniewu się stało, a i gus na czole wyrastać począł, pan opanować się raczył. I odwróciwszy się, wyjść ze świątyni zamiarował. I wtedy jeden z kupców, cały swój majdan na wozie dwukołowym przewożąc, jednym z tych kół panu po stopach przejechawszy, nawet przepraszam nie raczył powiedzieć. I wtedy w pana gniew wstąpił ogromny. Żyła mu na czole nabrzmiała, gus podnosząc na kształt jednorożca. Oczy zabłyszczały, a i z kącików ust ślina bojowa pociekła. I ryknął pan na kupców, że jaskinię mu z domu modlitwy czynią i w podskokach kazał wynosić się jak najprędzej. I usłuchali kupcy, bo gniew pana był straszny, a i kupujących w tym dniu jak na lekarstwo. I wyszli wszyscy. Ale pan zadowolonym nie był, bo ktoś ponownie mu wózkiem po stopach przejechał, czyniąc je napuchniętymi jak usa skłocza. Niemniej cisza się zrobiła, kiedy świątynia z plugastwa handlowego się oczyściła. Ostatnie gołębie odleciały w kluczu na południe i odetchnął pan z ulgą i na zasłużony odpoczynek do domu swego się udał. I wrócił pan nazajutrz, aby sprawdzić, czy kupcy potajemnie się do świątyni nie przemycili. Ale nie, świątynia pusta stała i ciemna. I to pana zastanowiło. Aby ciemność tą zbadać, do okna świątyni pobieżył i to, co ujrzał, spowodowało, iż czubki sandałów zagięły mu się ku górze. Przed świątynią stało coś, co miejscowi nazywali supermarketum. I to nie jedno, mnóstwo supermarketum, jedno obok drugiego i w każdym ludu pełno i handel całodobowy. I zaczął się pan nawet zastanawiać, czy dobrze uczynił, wyganiając kupców, zamiast ich opodatkować. Ale zaraz boska jego natura, górę w myśleniu wziąwszy, spokój na oblicze jego powróciła. Do czasu, aż jeden z kupców przejechał mu wózkiem po niezagojonych stopach.